przyjechaliśmy po ten ekspres, bo sobie go upatrzyliśmy, ma bardzo ciulate opinie, ale my jesteśmy głupi. Ma tylko jedną pałę i nic więcej. No bo Krzyś rozbił czajniczek. Bo właśnie, dochodzimy do tego, że ten czajniczek, który tutaj był, mi spadł. I właśnie się rozbił, pan go teraz posprzątał, jest mi głupio. Nie chcę uciekać, ale to jest silniejsze ode mnie. Fajnie cię było znać. No witam, witam. Odstawiłam się i jedziemy właśnie na sesję zdjęciową. Mikołaj zasnął, także mam nadzieję, że będzie miał super humor, bo zależało nam na tym, żeby zrobił sobie taką drzemkę przed całą akcją. Bagażnik mamy cały zapakowany ubraniami i tak dalej, także no mam nadzieję, że będzie super i że zdjęcia wyjdą pięknie. Pogoda nawet się nam taka zrobiła w miarę spoko, bo padało przez cały tydzień. A dzisiaj jest ładnie, słonecznie. Gdzieś tam grzmiało, ale mam nadzieję, że to gdzieś tam minie bokiem i to słoneczko nam dopisze, że światło będzie fajne. Także trzymajcie kciuki, zobaczymy jak to będzie wyglądać. Idziemy do pierwszej lokalizacji. Tam się będziemy widzieć z fotografką i potem, no zobaczymy jak będzie, bo nie mam pojęcia. Wszystko się okaże w praniu, także trzymajcie kciuki za piękne zdjęcia. Dotarliśmy na plan zdjęciowy. Mikołaj jeszcze śpi. Także czekam na niego, aż się obudzi. My już jesteśmy poprzebierani. Marta tam się jeszcze ubiera. Nie wiem, czy jest ubrana, czy nie. Najwyżej ją zabluruje, jeśli jeszcze nie jest. Także za niedługo pokażemy wam zdjęcia. Uśmieszki, dotarliśmy! Mamy piękne miejsce, prawda, Mikiś? Próbujemy się ubrać, żeby nie wściec małego łupca. Ale fajne te gadki. Super! A poślesz całusa? O, poślij całusa. No pokaż, jak posyłasz całusa, co? Patrz. Cześć! Gdzie ty jedziesz? A robisz papa? Robię papa. Papa. No, zrób papa. 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 Jeszcze dzwonek. Pełnia szczęścia. Tak, zrób papa. Przeważnie dzieci rzucają. A on tak mu szkoda, bo właśnie szkoda, nie chce się pozbyć. Tyle pracy. Jesteś super, modelu ty mój. Brawo! Tak? Mama ucieka? Mikusiu! Dobra, on ma jakiś swój plan. Teraz byłby idealnym o. A, no dobra, mamy już... A jaki model tutaj? O boję, że to są zwykłe modele dzisiaj. Halo! A teraz fajnie też. Mój mąż się śmieje, jak Zoja tak schodzi z materaca, że jak Worms. No! Piękne te zdjęcia. No to super, dobra, no to... Nie myślę, że tutaj właśnie na porządku jest, dobra, pewnie, że sporo jest fajnych. Jak? Ale ty łapiesz ten. No i widzisz, mówiłam, że tak żałuję, że nie mogę się wrócić do ciąży, że nie możemy zrobić drugi raz tych zdjęć. Czy drugi raz? Kiedyś będziesz jeszcze w ciąży. Na koniec się żegnamy, bo kończymy sesję, ale się nie przedstawiliśmy i mamy tutaj naszą panią fotograf Sabinkę Adamczyk. Hej. Zdjęcia wyszły przepiękne, bo widzieliśmy takie zajawki, jak to się mówi, nie? Tak. Także, efekty niebawem. Dokładnie, także no jesteśmy mega, mega. No i atmosfera jest cudowna, do dzieci podejście wspaniałe, tak, lepsze niż sama mama. Tak? Naprawdę. Tak, tak. Tak. Perfekcyjne bączki, wszystko tu jest. I takie dzwoneczki, takie idealne dzwoneczki. Miki, nie są dzwoneczki? Może nie przypominajmy. Bo będziemy zabierać je do domu. Dobrze, lecimy. To na świątecznej. Dokładnie, będziemy wtedy dzwonić, nie? Chociaż bączek chyba też zostaje z nami. My już po sesji, zmęczeni, trochę spoceni, ale mega zadowoleni, bo zdjęcia wyszły przepiękne. Widzieliśmy zajawki na aparacie i naprawdę wow. Też mi się podobały. Pierwszy raz zdjęcia mi się tak bardzo podobały, na których byłem, bo zazwyczaj mi się nie podobają w ogóle. Jak jestem na których zdjęciach, to tak patrzę, no to dobre. No. Ale te mi się naprawdę podobały. Było dużo takich, że sam bym sobie na Instagrama wrzucił. Albo gdzieś tam na ścianę jakieś zdjęcie wywołał z drukiarki. No ja w ogóle widziałam już ścianę z takimi zdjęciami. No, no mega, naprawdę mega. Jeszcze czekamy na ostateczną obróbkę, ten ostateczny szlif. Tak. Bo to wiadomo, wtedy dodaje się taką, no
no, duszę też temu zdjęciu. No ale były przepiękne, także wracamy do domu. Mikołaj nawet, powiem wam, super dał radę. Był tam parę razy marudny, ale to my też byliśmy parę razy marudni. Mamy z kilku miejsc różne ujęcia, to też jest fajnie tak zrobić, no ale w ogóle podejście do Mikołaja i tak dalej, no było ekstra, naprawdę. I jeżeli chodzi o taką tą, jak to się mówi, atmosferę na sesji, swobodę, taką otwartość, no to też ekstra. Dobra, wracamy do domu, bo aparat mega ciężki, a rozładowało nam się część rzeczy. Także do zobaczyska już, nie wiem, jutro, albo zobaczymy, jak to będziemy dodawać. Ale sesja na roczek jest, check, załatwiona, super. Ja właśnie się zbieram do Halinki, medycyna estetyczna, jeżeli ktoś jeszcze nie wie, namiary wam daję na dole. Odstawiłam się, stwierdziłam, że będę wyglądała super, a mój mąż powiedział, że wyglądam jak święty Patryk. Kamerujemy cię z naszego kąta, tak jak my to widzimy. Tak widzimy, Martusie. Śliczną mam tę żonę. Jedziemy do Sinseya po czarną bluzkę, nie będę wyglądała jak święty. Cioci? Tam papa. Tu. No nie zabiorę od cioci. No cześć! O, no nie wiem. Nie wiem. Zostajesz ze mną? Nie wiem. A co? Tak jakby nam było w ogóle przykro. Chodź, Martu. Ojej. Wrócimy w poniedziałek. No, ja już wyszłam, jedziemy teraz do Gemini, bo chciałam podjechać do Sinseya, bo spoko są te bluzki, myślałam, że sobie kupię taką bluzkę i skoczyć do Home & You, bo tylko w Gemini, w Bielsku chyba jest tylko Home & You i zobaczyć na jakieś tam jesienne rzeczy, bo planuję totalnie wymienić dekoracje, dodatki na jesienne i tak chciałam sobie po prostu to zmieniać, bo teraz miałam takie wszystko boho, słomiane i tak dalej i teraz troszkę inaczej, także zobaczymy, czy cokolwiek będzie, czy już są takie rzeczy, czy jeszcze nie, także dojechaliśmy do Gemini i idziemy na zakupy, szybkie. To tam jest przymierzanie, Mikołaj? Czy ty widzisz, co tam jest? O, zaglądnąłeś sobie, super. Kto tam jest? Zobaczymy. Mama tam jest. Tata cię podgląda? No chyba nie. Mikołaj, ściemnia coś. To nie tata podgląda. Tu, ale za duże są. Za duże są, dziwnie wyglądają. Panie, mam coś do ciebie. Super, nawet do tych spodni. Uważam, że rewelacyjnie. Co, nie chodzisz w takich samych koszulkach? No, a co nie? Będzie śmieszne. No, zajebiste. To będzie jak te takie pary, już takie creepy trochę. Nie wiadomo, czy jeszcze spoko, czy już nie. A jest dla Mikołaja taka mała? No nie ma, musiałabym przerobić. Wezmę ci i kserkę biorę, nie? Powinna być dobra. Okej. I co, ty teraz jeździsz w tym samochodziku? Za mały jest tego samochodu. Nie sięga nogami. Nie sięga? Nie sięga. Ale widzę, że zadowolony. No, wiszą. Ale już zimny łokieć jest, nie? Już wie, jak tutaj trzeba było jeździć. Idę do organa. Akson masz? Jak akson? Bip, masz kręcać. O, skręcamy w prawo. Skręcamy w lewo. Ja, możesz się chwycić za tył samochodu. Ale siedzenie za friko. Mikołaj, właśnie oszczędzamy. Mikołaj, następnym razem jedziesz w aucie? Ale patrz, już kręci, wiesz. No przecież widzisz, jak jadę, no nie? Chyba. No. Ja.
chłopaczku. Zawsze chciałam być żółtym ninja, to już wiecie, kim będę ten Halloween. Mandolina. Ukulele. To będzie przepiękna dnia w sypialni. Na komodzie. Komoda jest ogromna, więc i dynia powinna być duża. Nie wiem, jak ją zbiorę po schodach, gdyby mnie nie zjechały. Tak, po schodach wyjechaliśmy co? Ano, pod tyłem daj wózek. Chyba tak. Byłaby wielka szkoda. 120 zł? No. Za taką wielką dynię? Ja więcej to prawie za darmo. No przecież, ja ukazuję. Ile by ona musiała kosztować, żeby była za droga? 200. Nie, to jest mój uśmiech.